Dzień dobry, dzień dobry, cześć! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko na moim kanale, na YouTubie oraz na aplikacjach do słuchania podcastów. Ja nazywam się Anna Antoniak i mówię o wartościowych rzeczach, takich dających do myślenia. Łączę rozwój z duchowością, psychologię z duchowością, piszę książki, które zmieniają życie oraz prowadzę sesje indywidualne dla kobiet, młodzieży oraz dla mężczyzn. Jeżeli jesteś mężczyzną, słuchasz mnie, a masz problemy w swoim związku albo chciałbyś lepiej dogadywać się z kobietami, zapraszam cię serdecznie. Linka do strony LudzieSukcesu.com znajdziesz pod filmem czy pod podcastem. Link do strony, do sklepu tam wszystko znajdziecie. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie na kontakt. Małpa, ludzie Ja dzisiaj zapraszam do wysłuchania tego podcastu. Jeżeli uważasz, że jest wartościowy, przekaż to komuś. Myślę, że da Ci dużo do, do myślenia. Dzisiaj porozmawiamy o, o kradzieży. Dlaczego kradzież i jakby robienie złych rzeczy nie popłaca? Hmm, no właśnie, jak ty sądzisz? <laughs> Wiecie, jest takie przykazanie nie kradnij. Um, I niby znamy to przekazanie, niby w ogóle Polacy są większości zwierzących osób. Nawet jak ktoś nie wierzy, to i tak wierzy, jakby te, to nie jest dobre robić coś takiego. Um, Natomiast chciałabym Ci przeczytać jeden fragment, który uważam, że ma ogromne znaczenie i myślę, że jak go posłuchasz, a ja go przeczytam, to da Ci dużo do myślenia. Burzy się dom przez zyski nieprawe. Zyski nieprawe, czyli oszukane, ukradzione, zahachmęcone itd., itd. <grym> Mam jeszcze jeden fragment, bo to było z księgi przysłów, inaczej z Salomona 15,27. Natomiast mam jeszcze jeden fragment z przysłów 13,11 i chciałabym go przeczytać. 13,11. Kiedyś go przeczytałam parę lat temu, chyba ze 4, a to sobie myślałam, wow! wow. Przepadnie bogactwo łatwo zgarnięte, a krok za krokiem zdobyte rośnie. I zobaczcie, jak to jest, że mm, czasami patrzymy na kogoś i widzimy, że ten ktoś jakby szybko się wzbogaci, powodzi mu się i tak dalej, i tak dalej, albo szybko zrobił jakieś pieniądze, nagle kupił sobie samochód, za to dom buduje i, i w ogóle nie i zazdrościmy tej osobie. Natomiast yy, nie wiemy, co jest jakby drugą stroną medalu? Oczywiście są ludzie, którzy uczciwie pracują, zarabiają, mają firmę albo pracują w firmach i dobrze prosperują? Natomiast są osoby, które budują swój dom nie, po prostu na nieprawych fundamentach, tak? I tak jak jest napisane, burzy się dom przez zyski nieprawe. Ilu znasz ludzi, pytanie do ciebie, którzy. Zdobyli pieniądze w nieprawy sposób, i których się rozpadł, rozpadło małżeństwo, mają problemy z dziećmi, z prawem, z urzędami itd., itd. Bo zobacz, jakby ja ogólnie szerzej o tym mówię, jak działa świat duchowy, którego ty nie widzisz i ja też nie widzę, natomiast on istnieje i jak Niesamowicie działa y, ciemna strona mocy, dając Ci pewne rzeczy na chwilę, żeby połechtać twoje ego, żeby właśnie pokazać się, y, żebyś był pyszny, butny i tak dalej. Bo to najczęściej jest nieuczciwe, szybkie i, y, a, i zrobione w taki sposób, żeby skrzywdzić innych i y, jak wtedy. Ee, działa ciemność. Bo mm, opisuję to w mojej książce właśnie jak uleczyć zrzemioną duszę i serdecznie Ci polecam to, m, tą książkę. Zobaczysz tam właśnie m, świat z innej strony, świat taki rzeczywisty i duchowy A, i zobaczysz jak działa kłamstwo. Jak jest podsycane w, w tobie, jak są podsycane w tobie emocje i myśli, które prowadzą właśnie do złych rzeczy, a ja tylko raz to zrobię, a to tylko na chwilę, a to zaraz oddam, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, zobacz, jedno małe kłamstwo prowadzi do tego, że ty pozwalasz sobie na więcej. Jedna mała kradzież ymm, przyzwala do tego, żeby ukraść więcej. I wiecie, to jest tak, że. Jeżeli ty pozwalasz dziecku dzisiaj ukraść lizaka w, w sklepie, no to on się uczy, że on może to robić. I jeżeli może to robić, to potem może być w firmie gdzieś i ukraść 200 zł albo 2000, albo rzeczy na 200 zł i na 2000. I Czego go uczysz? Uczysz go tego, że zburzy się jego dom przez zyski nieprawe. I raz jeszcze, ilu znasz ludzi, którzy z perspektywy wydawali się, że szybko zrobili pieniądze, fajnie, kupowali sobie, pojeździli i tak i nagle jakby wszystko runęło. Po prostu popadli w długi, mieli problemy z prawem i tak dalej, i tak dalej. Ja znam takich ludzi. E, uwaga, sama również przez to przechodziłam. Dlatego kiedyś, jak przeczytałam fragment, e, łatwe... E, Przepraszam, jak to jest? Moment, 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 gdzie to jest? 13. A przypadną e, przepadną bogactwa łatwo zgarnięte, pieniądze. Przypadną pieniądze łatwo zgarnięte, a krok za krokiem zdobyte rosną. Kiedyś, e, kilka lat temu jeszcze, e, działam w branży finansowej. E, e, robiłam eventy e, w całej Polsce. E, Szykowałam targi, jeździliśmy po całej Polsce, webinary itd, i tak dalej. I to nie było złe. Naprawdę to nie było złe, bo ludzie zarabiają na tym dobre pieniądze i jakby to jest ok. trzeba się tego nauczyć, trzeba być cierpliwym, trzeba pokonywać siebie i tak dalej. Natomiast widziałam jak wielu ludzi i sama też to przeszłam łapało się na chciwość, czyli jak widzieli, że mogą zarobić w niedługim czasie, na przykład, nie wiem, w jeden dzień 200 dolarów albo 100 dolarów, to na drugi nie chcieli więcej, jakby podwojoną kwotę. I to doprowadzało do tego, że tracili wszystko. Dlatego, że łatwe pieniądze szybko przepadną, a krok za krokiem zdobyte rosną. Nie, ja nie miałam wystarczająco wiedzy, wiedzy, nie byłam dostatecznie wytrwała, konsekwentna w działaniu. Nie trzymałam się wyznaczonych granic i systemów, które były i które mówiły słuchaj, trzeba zrobić tylko tak, tak i tak i koniec. Moja chęć posiadania i pazerstwo, przyznaję się do tego, doprowadziło do tego, że bardzo często traciłam pieniądze. I potem ja zrezygnowałam w ogóle jakby z tej, z funkcjonowania w tej gałęzi rynku, można tak nazwać, dlatego, że ja nie mogłam patrzeć na tragedię ludzi, którzy... Którzy tracili majątki swoje albo pieniądze, które zrobili za granicą, przyjeżdżali do Polski, a chcieli wybudować dom, i tak dalej, i tracili to w jeden dwa dni po prostu. I to było straszne. I powiem tobie, że. To samo tyczy się z, z tym, że jeżeli kradniesz i jeżeli, tak jak mówię, pozwalasz dziecku na to, żeby wziął lizak albo sam go bierzesz, to tak samo idziesz do pracy i nie wiem, zabierasz y, jakąś teczkę albo długopisy itd., dalej, To też jest kradzież. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale to też jest kradzież. I potem y, jakby ludzie się dziwią, y, dlaczego w ich domu... Jest źle? Dlaczego w ich małżeństwie jest źle? Dlaczego w ich rodzinie? Dlaczego oni sami są poranieni, puści w środku? Dlaczego mają ciągle ciemne myśli, e, pogrążeni są w e, ciemności albo w złych e, myślach i tak Dlatego, że jeżeli robisz złe i nieprawe rzeczy, nawet jeżeli są to dobre, e, to mimo wszystko ciemność ma nad tobą władzę, tak? I mm, jakby bardzo ważne jest to, żeby się przyznać do tego. E, Przyznać się do tego, że to robimy, że tak działamy, i chciałabym Ci powiedzieć jedną rzecz. <laughs> A ja opisałam to też w swojej książce. Zapraszam Cię, żeby się przeczytał, żeby się przeczytała. To jest niesamowicie inspirująca, motywująca książka, którą czytało tysiące ludzi, i ta książka odmieniła życie setki ludziom. Mam wiele wspaniałych historii. I w niej opisuję też, ponieważ kiedy ja byłam mała, no niestety ale musiałam kraść. I kradłam, dlatego że po prostu nie miałam co jeść. I dzisiaj ktoś by powiedział, no mówisz tak o tym otwarcie, no i piszesz o tym, tak? Piszę i, i mówię, dlatego że, no niestety, ale jakby nie miałam innego wyjścia. Ja chodziłam wtedy do podstawówki i po prostu, jeżeli nie poszłam sobie na działki i czegoś nie ukradłam, to po prostu nie jadłam. To, to był taki normalny. Normalna codzienność dla mnie. I opisuję w tej książce, dlaczego tak było, co się działo. I, i, i wiecie, ja, jako dziewczynka wtedy, potem nastolatka, ja po prostu umiałam kraść, wiedziałam, jak to się robi. I to nie tylko na działkach, potem wiedziałam już, jak mogę ukraść inne rzeczy. Dzisiaj, jak to wspominam i, i sobie myślę o tym dzisiaj, nie, nie ukradnę nic. Jakby nie wezmę ze sklepu, nawet czasami mm, pani źle skasuje, co się ja że jeszcze tutaj to. E, I nie mówię tego, żeby jakby, nie wiem, mówić, jaka jestem uczciwa i tak dalej, bo wiadomo, że. Mm, znaczy, no nie mam sobie nic do zarzucenia, nie przypominam sobie, żebym coś jakby złego zrobiła. E, natomiast, tak, jakby bardzo. Y, mnie to bolało, że ja w ogóle musiałam to robić. Bo wolałbym, żeby nie wiem, moi rodzice mi dali, ale niestety nie miałam mamy, tatę miałam tylko i tata nie interesował się na mnie, ponieważ szpił. Więc jakby ta ulica kształtowała mnie w taki sposób, że ja musiałam to robić. Natomiast dzisiaj wiem, że robienie i, i kradzież, jakby oszukiwanie i tak dalej nie jest dobra, do niczego dobrego nie prowadzi. Ale jeżeli, no, byłaby taka sytuacja, gdybym miała coś, to być może nie wiem, poszłabym też i coś ukradła, nie mam pojęcia, ale myślę, że Bóg by mnie zaopatrzył całkiem inny sposób, więc nie musiałabym tego robić. Dzisiaj jakby jestem, mam całkiem inną świadomość, ale jako, nie wiem, 8 10 dziewczynka czy 11 ja po prostu nie miałam innego wejścia. Natomiast pytanie jest do ciebie, co ty robisz um, w swoim życiu, w swojej pracy? Czy ty oszukujesz siebie, swój małżonka, podbierasz mu pieniądze albo bardzo często widzę, jak w związkach kobieta sobie coś kupuje i nie mówi o tym partnerowi czy, czy mężowi, e, jak dzieci podkradają pieniądze, jakby skąd się to musiało wziąć? E, brak rozmów na temat finansów, brak, brak szczerości, brak e, e, jakby. Rozmowy na temat finansów, skąd one się biorą, dlaczego i tak dalej, jak ważne są rzeczy, które są uczciwe. I ktoś mi powie, ale uczciwą pracą się nie zrobi. To pokazuje jakby twój schemat, który masz w swojej głowie. I ludzie też mówią, że bogaci to oszuści, a bogaci trzeba ukraść, żeby zarobić, żeby mieć i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście możesz mieć takie zdanie, tylko że zobacz, jeżeli masz takie zdanie na temat pieniędzy, to jak chcesz mieć więcej pieniędzy? Nigdy nie będziesz miał więcej pieniędzy, skoro masz takie przekonanie, dlatego że jak zaczniesz mieć więcej pieniędzy, to automatycznie włączy ci się taki, taki schemat w Twoim sercu, że jesteś złodziejem. Albo że no, musiałeś ukraść, czyli oszukałeś kogoś i tak dalej, i będziesz chciał je wydać. To są takie nieświadome, słuchajcie, podświadome takie działania ludzi, którzy mają złe przekonanie na temat finansów. Czasami, jak pracuję z ludźmi, to opytam się ich na ten temat, co sądzą o pieniądzach. I to bardzo łatwo pokazuje, właśnie jakie oni mają stosunek do tego. Natomiast znam bardzo wiele osób, którzy pracują, mają firmy, są uczciwi i jakby wszystko mają prawnie załatwione i mają bardzo duże dochody. Dlatego, że są uczciwi, nie muszą się martwić o to, czy ktoś im przyjdzie, czy skarbówka im przyjdzie, czy. Nie wiem, ZUS im przyjdzie, czy ktoś zapuka jakiś kontrahent i tak dalej, i tak dalej. Czy może w pracy ktoś przez kamery zobaczył, że ja zabrałam, zajumałam po prostu dwa długopisy i, i nie wiem, i jakieś tam inne rzeczy, albo wyniosłam sery z lodówki, tak? Zobacz, jaki ty musisz przeżywać stres, i potem jak ciebie to męczy, że ty to robisz. Wiecie, pracując też z ludźmi i jakby ponieważ ja też. Jestem po, po psychologii, po rozwoju i po coachingu, to wiem, że też ludzie, którzy jakby działają w pewnych sferach, właśnie na przykład jeżeli kradną, to potem oni już jakby robią to bez sumienia, tak? Czyli po prostu robi to, wie, że robi komuś szkoda, ale jakby nie ma to dla niego znaczenia. Natomiast zobacz, jak ogromne znaczenie ma potem to, co ten człowiek przeżywa w domu, jak funkcjonuje jego rodzina. I jak traci na przykład majątek swój, i w ogóle, tacy ludzie bardzo często też obwiniają innych, system państwa i tak dalej, i tak dalej, nie widząc w tym siebie. I to jest przykre, ponieważ ty jesteś odpowiedzialny za to, co robisz w jaki sposób. To jest taki no, kontrowersyjny temat. Myślę, że, że jest to kontrowersyjny temat. Natomiast, jakby, mówię to, dlatego, żeby. Żebyś ty, drugi słuchacz i druga słuchaczko, jakby sama w zgodzie ze swoim sumieniem postanowiła, co robisz i w jaki sposób. Jeżeli chcesz mieć lepszą pracę, to po prostu bądź uczciwy uczciwa w swojej pracy. Pracuj rzetelnie. Nie zabieraj czegoś tam do domu, tak? Jakby bądź uczciwa, jakby ty, pamiętaj, że Bóg patrzy na uczciwe serca, kocha uczciwe serca. Prawe serca, takie, które są oddane, tak? które mają uczciwość zawsze i do końca. I oczywiście są różne aspekty, gdzie czasami ktoś popełni błąd, i jakby nie mówię już tu teraz o tych rzeczach, że tam o kradzieżach i oszustwach. Natomiast, jeżeli ty wiesz, i z czystym sumieniem możesz spać w nocy, to no to jest najwspanialsze, bo masz pokój. Nic ci nie ogranicza. Znam naprawdę ludzi, którzy narobili sobie gosu i nie mogą samochodów postawić sobie pod swoją posesją. Nie mogą mm, spać spokojnie, muszą mm, robić różne rzeczy. Kiedyś, mm, kiedyś, no może w przyszłym roku mi się uda, bo teraz mam inny projekt, ale w przyszłym roku, mm, mówię to już od jakiegoś czasu, bardzo mu chciała wydać... Mm, Taki kurs i e e-book, albo e-book, i e kurs, nie wiem pojęcia na temat finansów i jak, jak Bóg zaopatruje dobrych ludzi, jak prostuje ich drogi finansowe i życiowe, i jak obficie daje tym, którzy po prostu są uczciwi i prawi. I pamiętaj, że jakby to oszukiwanie i kradzieże mają. Krótkie nogi, bo to zawsze wyjdzie w, w jakimś czasie. Natomiast uczciwość daje ci to, że ty masz pokój w sercu, że śpisz spokojnie, że nie musisz nic udawać, nic jakby chować, tak, i, i możesz być w zgodzie ze sobą, i to jest chyba najpiękniejsze, co może być. Także widzisz, nikt nie jest idealny. I ja też kiedyś nie byłam. <grym> Do tej pory nie jestem. Cały czas się uczę i cały czas e, wzrastam. I dziękuję też Bogu za to, że mogę przekazywać Wam takie rzeczy, bo pamiętajcie, że to co było, jeżeli się nawróciliście, to już było i to nie wróci, więc ja dziękuję, że nie jest mi to wypominane. Natomiast e, zarządzanie finansami i, mm, i mm, operowanie nimi. Jest bardzo ważne, tego też nas nie uczą. Ja sama się tego cały czas uczę. Słuchajcie, bo w pewnym okresie mojego życia w jeden rok straciłam bardzo dużo pieniędzy i to były setki tysięcy, więc dostałam lekcję pokory i wiem, że dzisiaj nie żałuję tego, jakby jestem wdzięczna, no bo to mnie bardzo dużo nauczyło. Natomiast nie byłam gotowa na zarządzanie tymi pieniędzmi. Chciałam zainwestować i zainwestowałam źle, nie tam, gdzie trzeba, i nie u tych osób, co trzeba. I opisuję to też w, w książce, nie wiem której, ale jednej czy drugiej, tak, chyba ludzie sukcesu i dusza, tak, tak mi się wydaje. Więc <coughs> pamiętajmy, że ciemność zawsze będzie Ci dawała dobre rzeczy. Tylko, że musisz pamiętać o tym i będziesz oszukiwała cię, no, że weź tylko teraz, a teraz to tylko zrób, potem już tego nie zrobisz, nikt się nie dowie i tak i czasami jedną rzeczą możemy schrzanić sobie życie, nie? Albo schrzanić sobie rodzinę, albo pracę, albo, nie wiem, jakieś relacje, itd. itd. I to jest yy, przykre i smutne. Yy. I ta ciemność daje Ci czasami taką ułudę, że to będzie fajne, ale potem przychodzi po swoją zapłatę, dlatego na samym początku powiedziałam, czy znasz ludzi, którzy niby mieli dużo pieniędzy i zarobili w bardzo krótkim czasie i zazdrościłeś im i tak dalej, a potem nagle pff, wszystko poszło i nie ma nic. Do zastanowienia, ściskam Was, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!